naszym upale na krakowskim rynku, to naprawdę jest bardzo ciężko, a jednak ciągle jesteście. Szanowni Państwo, system demokratyczny, na który wszyscy się dziś tak często powołujemy, na pewno nie jest systemem idealnym. W demokracji parlamentarnej władza wybierana jest przez większość społeczeństwa, ale wybrana władza dba jednak przede wszystkim o własne interesy. Dlatego uważam, że ciągle najważniejsze pozostaje stwierdzenie. Miarą demokracji jest stosunek władzy do opozycji. Z tego punktu widzenia, jeżeli przyjrzymy się sytuacji demokracji w Polsce, to sytuacja wygląda dziś fatalnie. Na tyle źle, że usprawiedliwia całkowicie stwierdzenie przy obecności w życiu politycznym naszego kraju wyborów powszechnych, demokracji w instytucjach państwowych i publicznych nie ma. Są pewne sektory działalności, które szczególnie w obecnych czasach interesują i będą interesowały władzę, dla której jedyną wartością jest pełnienie władzy. Takim sektorem na pewno jest informacja publiczna. Władzę, którą interesuje głównie sam proces sprawowania władzy, zawsze cechować będzie dojrzenie do zapanowania nad środkami masowego przekazu. Mieliśmy okazję obserwować, jak wygląda ten proces w demokracji totalitarnej, bowiem wielu z nas żyło w czasach PRL-u. Mamy okazję obserwować teraz, albowiem w ciągu ostatnich lat byliśmy i jesteśmy świadkami mechanizmów i metod przejmowania przez władze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Byliśmy świadkami, jak proces ten nagle nabrał ogromnego tempa po tragedii smoleńskiej, kiedy władza ugruntowała się w pewności siebie i wyzbyła resztek skrupułów i przyzwoitości. A przecież my Polacy, jak mało który naród w Europie, wiemy znacznie lepiej, że na dłuższą metę nie da się zakłamywać rzeczywistości. Wiemy to dzięki bagażowi doświadczeń, które wynieśliśmy z PRL-u. Świadomym ludziom władzy powinno zależeć na konstruktywnej krytyce ich poczynań, a nie na propagandzie sukcesu. Zadaniem dziennikarzy jest patrzeć władzy na ręce i informować opinię publiczną o faktach, a nie o ich interpretacji. Ja wiem, to ideał. Niemniej jednak jest to ideał trudny do realizacji, ale nie niemożliwy. Wypracowały go w dużym stopniu, oczywiście nie idealnym, ale istotnym, stare demokracje Europy Zachodniej. Dziś w Polsce my musimy go sobie wywalczyć. Naprawdę ważne rzeczy nie dzieją się same. Wymagają ciężkiej pracy, czasem walki, czasem poświęcenia, czasem uporu. Będziemy uparci. Walka o telewizję Trwam ma dzisiaj wiele wymiarów. Jednym z nich jest prawo do oglądania wybranej przez siebie telewizji przez ponad 2 miliony ludzi w Polsce. Władza, która lekceważy 2 miliony ludzi, za chwilę zlekceważy 10 milionów, a później 40. To zresztą już się dzieje. Nie chodzi tu bowiem o liczby, ale o samą zasadę funkcjonowania władzy. Po drugie, w każdym demokratycznym systemie musi być ktoś, na przykład telewizja, kto nie boi ustawić się w pozycji krytyka władzy. Władza, która stara się rządzić uczciwie, lub przynajmniej ma głębokie wewnętrzne przekonanie, że rządzi uczciwie, nie powinna bać się krytyki publicznej.
a już przede wszystkim nie powinna jej niszczyć. I jeszcze jeden wymiar. Bodajże najważniejszy jest to telewizja katolicka. Oznacza to, że większość jej programów odwołuje się bezpośrednio do wiary lub do wartości, jakie ta wiara niesie. Przytoczę tutaj za portalem Onet wypowiedź pana Mrozowskiego. Pan Mrozowski jest profesorem medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim i wybaczcie mi państwo tą dygresję, ale po ostatnich moich doświadczeniach z profesorem Romanowskim śmiem twierdzić, że jako naród mamy wyjątkowe szczęście do profesorów i prawdopodobnie, przepraszam tutaj obecnych, bo trudno uogólniać, ale myślę, że to tłumaczy, dlaczego nauka polska ma tak wysokie miejsce na świecie. Otóż wracając do wypowiedzi pana Mrozowskiego dla portalu Onet, mówi, co ludzie mieliby oglądać w telewizji Trwam? Rozmowy zakonników czy pogadanki religijne? Otóż nie. Ludzie potrzebują rozrywki. Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu. To jest religia młodego pokolenia. Szanowni Państwo, gdybym była młodym człowiekiem, to poczułabym się tak, jakby mi ktoś dał w twarz. Ten człowiek obraził, upokorzył młode pokolenia Polaków. Sprowadził ich człowieczeństwo do poziomu materii. Odebrał podstawowe wartości, z których składa się poczucie człowieczeństwa. Takie jak dążenie do miłości, samorealizacji, akceptacji, uznania, szacunku, wolności sumienia, wolności wyboru. Dlaczegoż to według pana Mrozowskiego młode pokolenie Polaków miałoby być pokoleniem robotów gromadzących dobra materialne wokół siebie? Szanowni Państwo, tego typu polityka doprowadziła dziesiątki tysięcy młodych ludzi do głębokich zaburzeń psychicznych, do depresji, do samobójstw, do różnego rodzaju dewiacji, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Nie możemy pozwolić, by niszczono nam młode pokolenie. W czym to młode pokolenie Polaków jest gorsze od tych pokoleń, które były przed nim? W czym jest gorsze od pokoleń innych narodów? I jeszcze jedno podstawowe pytanie. Kto dał temu panu prawo do wypowiadania się w imieniu młodego pokolenia Polaków? Byłoby dobrze, gdyby każdy mówił za siebie. Młode pokolenie Polaków kilka tygodni temu na swoim kongresie wypowiedziało się na ten temat i wypowiedziało się całkiem inaczej. Wiara, religia chrześcijańska bardzo dziś przeszkadza ruchom lewicowym, lewackim i ich sympatykom. W żaden sposób bowiem nie da się ludzi o przekonaniach katolickich oskarżać o nienawiść do bliźniego. W żaden sposób nie wypada chrześcijanina oskarżać o faszyzm, a tak by się przydało, jak widzimy ogólnie. Definicję faszyzmu, tych dwóch rzeczy po prostu pogodzić się nie da. Tak jak kiedyś próbuje się to czynić, tak jak kiedyś Stalin powstańców warszawskich nazywał faszystami i tak jak kiedyś Urban Msze, które prowadził ksiądz Jerzy Popiełuszko, nazywał seansami nienawiści. Wszystko już było, jak się okazuje. Ci sami ludzie, te same słowa i te same metody. Wiara przeszkadza w mediach, ale przeszkadza też ogólnie w życiu publicznym. Demokracja parlamentarna, koalicja rządząca, proszę Państwa, przygotowuje nam właśnie nowy projekt ustawy o harcerstwie. Według mnie organizacje takie jak ZHR czy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego przestają istnieć, bo mają wpisane swój statut w wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich. A ustawa zakłada,
że działalność wychowawcza ma być prowadzona bez względu na wyznawane wartości. Czyli jak sądzę, pozbawiona jakichkolwiek wartości lub jeszcze lepiej podporządkowana wartościom doraźnym, aktualnie modnym. Pytanie, które się nasuwa, to pytanie właściwie bez odpowiedzi. Dlaczego rządząca koalicja chce koniecznie zostawić po sobie spalony ubór? Dlaczego nie można dopuścić do istnienia różnych organizacji harcerskich, różnorodnych? Gdzie tu odniesienie do tak pięknie głoszonej w mediach wolności? Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest po prostu zwykły ludzki strach. Strach przed naszą wiarą, strach przed katolicką społecznością tego kraju. Bo my jesteśmy silni właśnie naszą wiarą. Hasło z okresu komuny, dziennikarze władzy, władza dziennikarzom, musi wreszcie po ponad 20 latach, które minęły od jej obalenia, przestać kształtować politykę mediów publicznych w Polsce. Mediów, w których ostatnio słowo cenzor zostało zastąpione słowem sponsor. Musimy w Polsce... wywalczyć zasady demokracji w oparciu o społeczeństwo obywatelskie. I nie ma się co łudzić, że to będzie łatwa walka. Proszę Państwa, jeszcze bardzo dużo przed nami. Dziękuję.